Cześć, witajcie. Ja zostałem ci i stwierdziłam, że nagramy 101 odcinek, bo moja mama... Uwaga, co moja mama zrobiła? Mianowicie, zapomniała wziąć telefonu, no i nie wraca, nie wiem kiedy ona wróci, więc stwierdziłam, że dobra, ryzykuję i nagram 101 odcinek, ale zrobię coś takiego, że ja będę nagrywać, ewentualnie jeśli będę musiał obserwować, to obserwę i ja to nagram, skomentuję ewentualnie jutro. To jest jutro, ewentualnie skomentuję, to was odcinek, jeśli... Nie no, raz tak zrobię, na pewno, jeśli będę musiała teraz obserwować, ale to odcinek też wrzucę. Żebyście mieli mój swój komentarz, a po prostu ewentualnie jutro to... no, po prostu... Albo nie będę komentować tego, co skomentowałem dzisiaj, albo ewentualnie... Być może zauważę pewne szczegóły, do których bym się albo mogła wstawić, albo mogę na to zwrócić uwagę. Dobra, bądź co bądź, zaczynamy 20 odcinek, widzę Lalej Chloe na miniaturce, więc spodziewam się, że odcinek bardziej będzie o Laili. Powiem tak, jak jest Laila, jest o tyle spoko, że okej, ona jest, może być cudzyńcą i fajnie to jest nawet, bo Laila jest nawet ciekawą postacią. Tak Chloe... Ja już mówiłem zasadzo o Chloe, tak, że ona powinna być dobra, że powinien ją zreformować, no ale oczywiście twórcy wolno po swojemu. No dobra, zaczynamy. Sensacja. Sorry, mamo, nie włączę kamerki, jestem na sawannie. Mam słaby zasięg, będę kończyć. Idę uratować nosorożce z sideł. Zadzwonię o 7 twojego czasu. Buzia? Zaczynamy od Laili i od jej kłamstw. I jesteś taka wspaniała, skarbie buziaki. Ja bym naprawdę chciała wiedzieć, co z jej matką, no bo w sumie... mieliśmy 3 rozmowy między matką Laili i ją samą i właściwie to jeden raz widzieliśmy matkę Laili w jednym odcinku. Ja bym chciała coś więcej wiedzieć na temat jej matki, bo mi się wydaje, że tutaj może być może... A tutaj być może jest taki motyw, że matka Laili też, ona ma ogólnie strasznie gdzieś swoją córkę. Ignoruje ją, no, czasami z nią porozmawia, ale ogólnie to ją ignoruje. Rozmawiałam z agentem, mamo. Mówiłam, że będę bardzo tęsknić za tobą podczas zdjęć w Meksyku. O co tu chodzi? Wiem, że spędzamy mało czasu razem, ale niedługo wrócę. Lila, lekcja malarstwa za 15 minut. Taksówka przyjedzie za 3 minuty. Zaraz. To ona właśnie rozmawiała ze swoją matką, teraz się okazuje, że jej matka, ale nie, to nie jest jej matka, chwila, no ta kobieta wygląda inaczej niż jej matka. I teraz wychodzi na to, że nie może mówić? Tylko zadzwoń do mamusi. Następny seans o 11:30. Odległość do placu muzyku wynosi 300 metrów. Asystentko, za ile przyjedzie autobus? Za 3 minuty. Uff, zdążę na lot do Nowego Jorku. Żywa asystentka! Mogę prosić o selfie? Oczywiście! Dzięki. Asystentko, pokaż roboty drogowe na trasie. Roboty drogowe za 800 metrów na Rudekę! Ewidentnie odcinek na temat Laili. Gdzie ja mam głowę? Nie wzięłam portfela! O, asystentka? Na żywo? Wsiadaj śmiało. Dzisiaj jedziesz za darmo. Fajnie byłoby trenować u mistrza olimpijskiego, ale musiałam zrezygnować. Nie miałabym czasu na działalność charytatywną. Więc powiem tak, nie wiem, że ona ciągle kłamie i zmyśla, ale lubię w niej to, że ona właśnie ma vibe takiej manipulantki, ja taki typ złotycy lubię, dlatego chciałabym, żeby jej kłamstwa były bardziej wiarygodne. O, kocham takie dni, kiedy wszystko układa się cudnie. Niesamowite, jak szybko się zaadaptowałaś. Jesteś z nami tylko kilka tygodni, a tak jakbyś była tu zawsze. To jest matka Marinette. Marinette jakkolwiek swojej matce nie skarżyła na Lailę? To wszystko pani zasługa. Nie rozumiem, dlaczego Marinette nie chce uczyć się u pani malarstwa. No, dlatego, bo ty się uczysz. Marinette po prostu ma sporo zajęć. Uwaga, system teraz się za... Dla niej jest to o tyle spoko to, że zawsze gdy się ona pojawia, to jestem ciekawa, co ona będzie planować. Pulizuję i uruchomię ponownie. Aktualizacja skończona, witaj. Jesteśmy Kagami i Adrien. Od dzisiaj będziemy codziennie ułatwiać ci życie. Okej, Kagami też jakoś brała udział w tym asystencie? Że razem jesteśmy silniejsi. I on to wkurzyło? Aktualizacja! Miałam wam to właśnie ogłosić. Dzięki tym zajęciom przejrzałam na oczy.
oczy. Jestem zmęczona sławą i płytkimi relacjami z ludźmi na całym świecie. Poprosiłam o zmianę awatara. Wreszcie będę mogła się poświęcić swojej pasji malarskiej wśród prawdziwych przyjaciół. Dziękuję, Sabine. Jest pani dla mnie jak mama. Dobra, co to Laila planuje, bo... Jestem zdezorientowana. Mamy Gabriela. Powiem tak. Gabriel, Laila, Tsarugi, Kagami, Adrian, Yuleka, Rose jeszcze ewentualnie. Niech cały Miraculum będzie im poświęcone. I wtedy, wtedy będę mogła twierdzić, że Miraculum to jest dobra bajka. Co? Teraz godzę z tobą? Naprawdę bardzo dobrze, że jest coraz z tobą gorzej, bo ciebie nienawidzę. Obyś zginął. Ktoś dobija się do bramu. Laila, prawda? Laila, o co widzicie, Laila przysła. Mógł pan uprzedzić, czy ta zmiana jest zgodna z naszą umową? Jako twarz całej marki. Byłaś twarzą mojej marki w zamian za usługę. Miałaś pilnować, by Adrian nie wpadł w złe towarzystwo. Zawiodłaś, mój syn zadaje się z Marinette Di Pranchang, która ma na niego fatalny wpływ. Aha, czyli on podmienił Lailę na Kagami. Ale podsunęłaś mi świetny pomysł, by znaleźć mu nową atrakcyjną partnerkę. Od teraz Kagami Tsurugi będzie nową kobiecą twarzą marki. Czysta perfekcja. Wystarczy utrwalić ten obraz, aż wszyscy w końcu w to uwierzą. On będzie chciał zmanipulować wszystkich w to, że Adrian jest razem z Kagami. Powiem tak, ja chciałam, żeby Adrian i Kagami byli razem, ale biorąc pod uwagę taki zły plan mają Gabri i Tsurugi, no to jednak faktycznie lepiej jest, by nie byli razem. Absolutnie wszyscy. I zazdrość zjedę Marinette Di Pranchang. Ale co teraz będzie ze mną? Znów będziesz tym, kim byłaś. Nikim. A, Laila siebie nie da w taki sposób traktować. Laila wie, z kim on jest. Powiedz wszystkim, że monarcha to jest Gabriel. Bo ty wiesz, kim on jest. Co za nienawiść. Aż kusi. Ale powierzenie mocy komuś, kto mnie tak nienawidzi, byłoby ryzykowne. Naprawdę nienawidzę go. Szczerze nienawidzę go i... Chciałbym serio, żeby... Ktokolwiek go pokonał, a nawet niech Laila go pokona, ale to był proces, gdyby to Laila go jakoś była w stanie pokonać. Łatwo się mnie nie pozbędziesz, monarcho! No właśnie, ona wie, kim ty jesteś, ona wie, kim ty jesteś. Kurde, Laila, ja ci coś powiem. Ty chcesz się go pozbyć, to powiedz wszystkim, kim on jest. Tutaj są! Ale zobacz, jak to pozbywa. No, oni widzą z Adrena z Kagami. Wiedziałeś o aktualizacji? Hej, Adrian! Czy twój tata wie, że zerwaliście z Kagami i że tworzycie teraz najcudowniejszą parę świata z Marinette? Tak, on wie. Czyli ten pomysł z pokazywaniem awatarów jako pary to ściema? Co to zmienia? Awatary to tylko obrazki. Nieprawdziwi my. Jego tata próbuje narzucić swoją prawdę, ale my mamy swoją. Tak samo Kagami. No, w taki sposób Gabriel ich nie zmanipuluje. Dobra, Laila coś będzie planować, Laila coś będzie planować. Gratulacje, Milen. Tylko teraz pytanie co? Będę działać na własną rękę, tylko co takiego wymyśli? Teraz mam kłopot. Nie wiem, co zrobić z tymi dwiema pracami. Obie podpisane są przez Sabrinę. Co? Ach, przepraszam, Chloe, po prostu nie spałam kilka nocy, bo szykowałam ci ściągawki na zaliczenia. Oczywiście, trzeba jest przedstawić tam taką scenę. Żeby wiadomo, przedstawić Chloe najgorzej jak się da, za się nie uczy, za niczego... Nie robi, żeby mieć dobre oceny. Ny. Więc naprawdę takie komentowanie tego bez przerwy jest irytujące, więc może się już zamknę i po prostu niech ta scena przeleci i ominimy to. Sabrina, czy mam rozumieć, że odrabiasz lekcję za Chloe? Sądzi pani, że będę sama je odrabiać? Ale to jest napisane twoim pismem. Bo ona nauczyła się pisać tak jak ja, żeby nikt się nie zorientował. Od jak dawna to trwało? Odkąd umiemy pisać? Raczej ona umie. Dobrze, Sabrina, ocenię twoją pracę. Ale więcej tak nie rób. Nie daj się tak wykorzystywać, Chloe. Musisz mieć energię dla siebie. Co do... Jest to pewnie... Sabrina się zreformuje, co? Akurat z jej reformacji to szczęśliwa nie będę. Bo jej nienawidzę. Ciebie, Chloe, skoro od tak dawna nic nie robisz, musisz mieć spore zaległości.
Będzie ci potrzebna pomoc. To nie fair, proszę pani. Wszyscy wiedzą, że Chloe oszukiwała. Wykorzystywała Sabrinę i nie robiła nic w porównaniu z resztą od lat. I jeden... No to się zamknij naprawdę, bo ciebie nienawidzę. Weź stul pysk. No konsekwencja to taka, że otrzyma pomoc? Trzeba pomagać uczniom z problemami, ale nie tym, którzy są problemem. W szkole? Jest, ona ma co nazwać Chloe problemem. Ja nie, naprawdę. I widzisz, Marynet. I w takich przypadkach przypominasz mi świetnie o tym, dlaczego ciebie nienawidzę. Jest jak pozostali uczniowie. Ma zaległości, to wystarczająca kara. Że co? Po pierwsze, nie jestem jak pozostali. Jestem bogata i nie muszę się uczyć, bo nie będę pracować. Więc w nosie mam wsparcie i nadrabianie zaległości. Proszę, mówiłam, z nią trzeba ostrzej. Oj, Chloe, masz problemy z nauką i nic mi nie mówisz w swojej przyjaciółce? Ach, szkoła to lipa. Przychowanie dzieci dla rodziców, którzy muszą pracować. Z nią trzeba ostrzej. Marynet, wiesz, kim jest osoba ostrzej? Z tobą, ty durna kujonka. No właśnie mi Marynet wspomniała świetnie, dlatego jej nienawidzę. Marynet, jako przewodnicząca klasy na pewno rozmawiałaś z nauczycielami o problemach koleżanki. Co? Niby dlaczego? Ona nie ma trudności, tylko przywileje. Nie wierzysz? To patrz, jak nauczyciele ją faworyzują. O, przywileje! Przywileje! O ja nie, oni robią w tym odcinku taki wątek. O, dziewczyny są najgorsze, bo mają przywileje. No właśnie jest na odwrót. To chłopcy te mają przywileje. To durne kojonki mają przywileje. To toksyczne kazała dziewczyki jak Marynet mają przywileje. Bo sobie robią złe rzeczy i nigdy nie ponoszą konsekwencji za to. Chloe ile razy poniosła konsekwencje za swoje złe czyny? Sporo razy ponosiła konsekwencje. A Marynet? Ty? Jest ile ty złego zrobiłaś? Jakoś konsekwencji nie poniosłaś. Jedynie jako Biedronka poniosłaś konsekwencje. Ale jako Marynet nigdy nie poniosłaś konsekwencji za swoje czyny. Bo muszą! Inaczej mój tatuś burmistrz Paryża by ich wykopał z tej szkoły. Oj, Marynet, wiem dlaczego tak strasznie się bronisz. Ja to ogarnę. Wyluzuj. Jesteś tak zajęta swoim nowym ukochanym, że brak ci czasu na obowiązki przewodniczącej i masz wyrzuty sumienia. O, jeśli chcesz, mogę cię zastąpić. Pomyśl, będziesz mogła zajmować się wyłącznie sobą. Bez poczucia winy, że zdradzasz zaufanie osób, które cię wybrały. Kocham ją. He? A co to ma do rzeczy? Tak się składa, że zerwałam kontrakt z marką Gabriel i mam teraz więcej czasu dla przyjaciół. Jeśli się zgodzicie, chętnie poświęcę uwagę Chloe i wszystkim, którzy tego potrzebują. Kocham ją. Chcesz być przewodniczącą? Mogłaś wystartować w wyborach. Nie, bo akurat wtedy mnie nie było. Ale tak szczerze mówiąc, wybory podczas mojej nieobecności nie były zbyt demokratyczne. Marynet, tu pan Cang, co was z ciebie pozbyć? A pani co o tym sądzi? Przepraszam, zamyśliłam się. Choć zachowuje się nieco wyniośle, Chloe jest zdolną uczennicą. Ale jestem kompletnie zaskoczona tym dzisiejszym odkryciem. Pomyślę o twojej propozycji podczas obiadu. Cała. Mam serdecznie dosyć tego przedstawienia Chloe negatywnie. Mila, zawsze jak się zjawia, wiadomo, że coś knuje. Nawet nie potrafi dobrze wymówić jej imienia, ty durna idiotko. Laila! To jest Laila, a nie Lila. Rynet, jesteś naszą przyjaciółką, ale kolejny raz oskarżasz Lilę bez żadnych dowodów. Możliwe, że to zwykłe nieporozumienie. Nie lubisz jej od pierwszego dnia, bo myślałaś, że podrywa Adriana. Spoko, ale było minęło. Adriana obchodzisz wyłącznie ty. Nie musisz być już zazdrosna. Mogłem powiedzieć to wcześniej, ale Marynet ma rację. Lila to patologiczna kłamczucha i ma do tego talent. A, patologiczna kłamczucha. Patologiczna kłamczucha, Adrian. Marynet jest też patologiczną kłamczuchą. I manipulatką również. Tku zawsze wyłgał się ze wszystkiego. O, on zrobił wszystko dla swojej ukochanej. Dobrali się jak w korczmaku. To bardzo słodko z twojej strony, ale nie musisz brać strony Marynet. Miałeś rację. Głośno o tym nie rozmawiajmy. Lila za dobrze umie kłamać. Nikt nam nie uwierzy. Przyznaj. Lila za dobrze umie kłamać. No, nie do końca. Wiecie, że wybieranie nowego przewodniczącego pod koniec roku nie ma sensu. Tak, ale nie zaszkodzi dać Lili szansę popracować nad Chloe. Popracować nad Chloe? Dobra, racja. Przyznaję, że to mało możliwe, że Chloe się kiedyś zmieni. Ale... Byłoby możliwe, gdyby nie toksyczna narracja twórców. I tak, Chloe się nie zmieni nigdy. Wow. Powiedziała Alia. Ty się też nigdy nie zmienisz. Ty się też nigdy nie zmienisz. I tak samo Marynet też się nigdy nie zmieni. Sobie robię niepotrzebną nadzieję sobie robię za wszystko, co nie może Marynet się zmieni. Nie, to jest niepotrzebna nadzieja. Wy się nigdy nie zmienicie.
Jeśli Lila umie choć trochę zmniejszyć stopień jej niegodziwości, to warto spróbować. I stopień niegodziwości. Powiedziała toksyczna kujonka, która jako jedyna zna tożsamość Biedronki, jako jedyna cwaniakuje, zaraz po Marinette, te skłamie, manipuluje. Było parę odcinków bez Ali, to było dobrze, teraz Alia oczywiście musiała wrócić. Słuchaj, nawet Biedronka od czasu do czasu przyjmuje pomoc od Scarabelli. Z tą małą różnicą, że dobił wam bezgranicznie, a Lili ani trochę, Marinette. No, u was jej bezgranicznie, dlatego, bo jest durną kujonką. Taka jest prawda. Lila to miła dziewczyna, może daj jej szansę to udowodnić. Chcesz się pozbyć Marinette raz na zawsze, jak robala, którym jest, i sprawić, by straciła wszystko? Jasne, że chcę. W takim razie od tej pory masz robić to, co ci powiem. Wtedy twoje życzenie się spełni. Tak, pewnie co, Sabrina się może zreformuje, tak? Bo na to wygląda, jakby się Sabrina miała zreformować i dołączyć do Marinette. Fu! Nienawidziłam Sabrina od samego początku Miraculum. Więc I don't give a fuck. Szkoła, oprócz swojej misji edukacyjnej, to miejsce równości i sprawiedliwości. Skoro Lila czuje, że ominęła ją szansa startowania w wyborach, powinniśmy sprostać jej oczekiwaniom. Dlatego, mimo że zaraz koniec roku, proponuję nowe wybory. Zapraszam kandydatów na środek. Koleżanki i koledzy, głęboko wierzę, że nawet najgorsza osoba się zmieni, jeśli dostanie szansę. Wolałabym Lailę jako przewodniczącą Miss Marinette. Zdecydowanie. Dowód moich słów? Chloe, chcesz być moją zastępczynią? Chloe naprawdę zgadza się być byle zastępczynią? To zupełnie nie w jej stylu. Czyli plan już zaczął działać? Faktycznie Lila może ją zmienić? To jest szaleństwo, ona kłamie! Biedna Marinette nie daje rady, bo jest zajęta swoją miłością i zaślepiona swoją pokardą dla Chloe. Laila, stajesz się moją drugą ulubioną postacią w Miraculum, naprawdę. Dobrze mnie znacie. Żadna inna postać nigdy nie przebije Juleki, ale Laila naprawdę. To jest moja druga ulubiona postać. Za to, jak jedzie po Marinette, za to, jak... W sumie, Laila dosłownie w tym momencie powiedziała, jaki Marinette ma naprawdę problem z Chloe. Po prostu jej ślepo nienawidzi. Taka jest prawda na temat Marinette. Więc Laila, no... No jesteś... Świetna. I nie obchodzi mnie to, że jesteś zła. Ja jestem po twojej stronie. Angażuję się w pomoc humanitarną. Jeżdżę w regiony konfliktów. Znam się na tym. Wiem, że teraz kłamie, ale... Nie obchodzi mnie to. Jak to ze mną Marinette cierpiała? Dlatego dnia, co macie do stracenia? Pomóżcie mi pomóc jej się zmienić. Głosujcie na mnie. Dziękuję, Lila. Moi przyjaciele. Oczywiście, trzeba zawsze się starać pomagać innym. Marinette i Ali nigdy bym nie wybrała na przewodniczące. Nie ma sens. Liczyliśmy na to, że Chloe zmieni się na lepsze. Biedronka próbowała, pani Bustia próbowała. Próbował też Adrian i ja. I wy wszyscy... Ja nie wytrzymam, nie! Ty jakkolwiek nie próbowałaś i zmienić was, nieprawda jest taka, że ona stała jeszcze gorsza przez ciebie. Bo... oszukiwałaś, bo udawałaś, że chcesz ją pogodzić z jej matką, a prawda jest taka, że zrobiłaś to tylko po to, żeby później jej obydwie zwyzywać i żeby po nich jechać, że są takie złe i najgorsze. Ty bezcelnie Chloe wbiłaś mu w plec i teraz jeszcze masz celność zrobić z siebie ofiarę. I właśnie dlatego ciebie, Marinette, nienawidzę. Właśnie dlatego ciebie nienawidzę i nigdy, nigdy ciebie nie polubię. Za to, jak traktujesz Chloe, ciebie nigdy nie polubię. Bo ona została jeszcze gorsza przez ciebie. Przez twoje działania jako Biedronka i przez to, co robiłaś jako Marinette. Nienawidzę się. Fu! Ty też, bo macie dobre serca. Niestety, Chloe jest jaka była. Czemu? Bo według niej dobre serce to słabość, którą trzeba wykorzystać. Szlak niejasny trafi za chwilę. Naprawdę. Nienawidzę tej manipulantki, nienawidzę tej hipokrytki i... Nienawidzę Gabriela, tak? Każda scena z Gabrielem jest intensywna, ale też każda scena z Gabrielem skutecznie mi wspomina o tym, dlaczego go nienawidzę. Ale też również każda scena z Marinette wspomina mi o tym, dlaczego jej nienawidzę. No i myśli, że jest lepsza od nas, więc nie wierzcie w to. Ja na przykład nie marnuję już na nią energii. Nie marnujesz na nią energii, tak? A to bardzo ciekawe. A co teraz takiego robisz? Teraz dosłownie marnujesz energię na nią, ty hipokrytko. Jako przewodnicząca klasy wolę pomagać wam, bo wy zasługujecie na to 1000 razy bardziej.
Dobrze, kochani. Zapiszcie imię osoby, na którą głosujecie na karteczce i... Laila.